Szczęść Boże, szczęść Boże. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu nowennowym. Tym bardziej Was witam serdecznie, że dzisiaj jest niedziela, czyli tak w ogóle szczególny dzień, a już nowenny niedziela to już bardzo szczególna. Kochani, ciągle jesteśmy oczywiście w fazie dziękczynnej i próbuję Wam trochę wytłumaczyć tego całego dziękczynienia. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy od wielkiego tłumaczenia zrobili przerwę, ale żebyśmy po prostu spojrzeli na pewną rzecz, która jest najbardziej godnym dziękczynienia wydarzeniem tego świata. Kochani, mamy dzisiaj niedzielę, czyli mamy dzisiaj wspomnienie zmartwychwstania Pana Jezusa. Ja dzisiaj, kiedy się rano obudziłem, to takie pytanie sobie zadałem. Czy ja naprawdę codziennie dziękuję Panu Bogu za to, że On mnie zbawił? Zauważcie, że my oczywiście o tym wiemy, że oczywiście mamy takie momenty, kiedy wiemy, jakie to jest doniosłe, jakie to jest niezwykłe. Ale w moim życiu, przyznam szczerze, nie ma takiej praktyki codziennej, żeby dzień w dzień mówić Bogu to, że ja żyję, to, że jest mi dobrze, to, że jesteś ze mną. To są po prostu cuda. To, że Ty zabrałeś moje grzechy, że Ty oddałeś za mnie życie, że Ty po prostu cały mój syf wziąłeś na siebie, to jest po prostu jeden wielki cud. Kochani, zróbmy, żeby chociaż niedziela, może właśnie ta dzisiejsza, była takim wielkim dziękczynieniem za to, jaki On jest dobry. Za to, że On oddał swoje życie po to, żebyśmy my mogli żyć. Kochani, to dziękczynienie naprawdę, mam nadzieję, po tych tam kilkudziesięciu dniach, chociaż trochę odmieni nasze serca. Odmieni je w tym, że zaczniemy po prostu chodzić z wdzięcznością nieustannie w sobie. Zróbmy dzisiaj dzień, żeby za te wszystkie Jego cudowne dary, które On nam dał w swojej śmierci i zmartwychwstaniu, żeby dzisiaj naprawdę podziękować. Każdą dziesiątką w każdej sekundzie dziękujcie za to, że tak się stało, że On jest tak dobry. Tyle na dziś. Widzimy się jutro w poniedziałek. Dobrej modlitwy. Pamiętajcie, cały czas, mimo że niedziela, modlimy się, a nie lenimy się. Do zobaczenia. Pa!